Cześć, z tej strony Szymon Zduńczyk i zapraszam Cię do słownika fotograficznego. W tym odcinku będzie litera M jak migawka. Migawka jest jednym z najważniejszych elementów aparatu fotograficznego, więc chciałbym coś na ten temat powiedzieć. Sięgam od razu tutaj po aparat. Znowuż niezniszczalna praktyka. No i cóż, żeby dostać się do migawki, muszę odkręcić tutaj obiektyw. O, proszę bardzo. Odkładam go na bok. I teraz jeszcze muszę otworzyć tę puszkę. O, proszę bardzo. I już mam dostęp do migawki. Zobaczcie, jest tutaj taka kurtyna. O, tutaj jest kurtyna, która jest odpowiedzialna za odmierzanie czasu naświetlania. Gdy ustawię sobie jakiś czas naświetlania, na przykład 1/8 sekundy, kiedyś odbywało się to w ten sposób. Tutaj na pokrętle jest 1/8 sekundy w tej chwili. I naciągam napinacz, naciskam spust i migawka się otwiera i zamyka. Słychać wyraźnie otwarcie się i zamknięcie. Wybiorę jakiś dłuższy czas, może sekundę. Jeszcze raz napinam, naciskam spust. Otwiera się i zamyka. I tym samym jest dostęp do to światło, które wpada przez obiektyw tutaj. Dostaje się tutaj na film negatywowy, a w naszym przypadku, w naszych aparatach jest to po prostu matryca cyfrowa. Czyli jest to taka, można powiedzieć, kurtyna. Jest to migawka szczelinowa, bo tak dokładnie się to nazywa. Czyli ona idzie z góry na dół. Ale nie jest to takie proste. W każdym razie można w uproszczeniu powiedzieć, że to idzie tak sobie z góry na dół, tak jak kurtyna teatralna. I ja mogę sobie tutaj właśnie sterować, kręcąc czasem naświetlania. Kiedyś odbywało się to za pomocą pokrętła. Kręcę i reguluję sobie ten czas naświetlania. Nawiasem mówiąc, ostatnio Nikon jakby wrócił do tego typu modelu aparatu, do Nikona, czy sięgnął do idei Nikona FM2 i zrobił taki właśnie aparat Nikon FM2, coś takiego w wersji cyfrowej. Także no, te aparaty jednak nie znikną, a wręcz odwrotnie, mają swoją przyszłość. I ten Nikon jest bardzo drogi przy okazji, muszę powiedzieć. To jest migawka szczelinowa. Natomiast tutaj mam drugi aparat. Jest to Mamiya RB67. Duży aparat i ciężki. Jest to aparat średnioformatowy. I teraz, żeby pokazać Wam migawkę, muszę tutaj pierw... O! Tutaj wkładało się film. Nadal jest tutaj film. Odkładam kasetkę z filmami. Z filmem. No i cóż, teraz muszę napiąć migawkę. A jest już napięta, tak? I teraz, gdy nacisnę spust, obserwuj, co się dzieje. Proszę bardzo, tak? Tutaj migawka jest wbudowana w obiektyw i jest to migawka centralna. Tutaj z tej strony jest lustro, a migawka znajduje się tutaj, w tym miejscu. I jeszcze raz. Naciągam spust. O, tutaj jest taka wajcha. I tutaj jest spust. I naciskam. Obserwujcie, co się dzieje. Otwiera się i zamyka. Teraz w tej migawce reguluję czasy naświetlania. O, właśnie tutaj tym pierścieniem, zobaczcie. Mamy tutaj co? Mamy tutaj, to była 1 sekunda, tutaj jest właśnie w tym miejscu, proszę bardzo, 1 sekunda. Mam tu do dyspozycji 0,5 sekundy, no to tak jak w migawkach, 0,5 sekundy, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30 sekundy jest w tej chwili na przykład, o. I tak aż do 1/4 sekundy. Pytanie, dlaczego ta migawka jest tutaj i dlaczego w aparacie, który jest profesjonalny, czy był uważany niegdyś za profesjonalny, w aparacie średnioformatowym, migawki są tutaj.
A to dlatego, że czas synchronizacji z lampą błyskową był w pełnym zakresie tych czasów wszystkich, które tutaj są. Natomiast w praktyce i w aparatach tego typu na błony małozwojowe, no ta synchronizacja z lampą błyskową była w granicach 1,60, 1,125 sekundy do 1,200 sekundy. Co oznaczało, że w zdjęciach studyjnych można było użyć krótszego czasu naświetlania, ale w zasadzie ta informacja jest to tylko jako w zasadzie dla Ciebie jako ciekawostka. Także mamy takie dwie migawki, które się otwierają w ten sposób, o tak, oraz w ten sposób, o. Otwiera się i zamyka, otwiera się i zamyka. Tak jak źrenica oka, ale po prostu źrenica oka nie zamyka się do końca, natomiast tu ona się zamykała do końca i była wbudowana w obiektyw. To wszystko na temat migawki, tak one działają i mają po prostu funkcję odmierzania naszego czasu naświetlania, który jest potrzebny do fotografowania różnych tematów i używania tego czasu naświetlania odpowiednio do odpowiedniego tematu, tak żeby wzmacniać na przykład albo sygnalizować, albo akcentować ruch. To tyle w tym odcinku. Jeśli Ci się podobało, pod spodem jest link. Kliknij w niego i otrzymasz kurs fotografii, w którym pokażę Ci, jak fotografować lepiej Twoim aparatem. Darmowy kurs. Uwaga, darmowy kurs. I oczywiście zasubskrybuj mój kanał na YouTubie. To wszystko z mojej strony. Szymon Zduńczyk. Cześć.